Cześć, po tej stronie Bullet, zagramy sobie w Tomb Raidera i ogólnie witacie w pewnym świecie pewnej kobiety. Dobra, ale ty to ja ostatnio miałem zapis ostatniego obrazu. Dobra, zaryzykuję i to może będzie to. Albo nie. A może to? O, chyba to będzie to. No, witajcie w pewnym świecie pewnej pięknej kobiety, która ogólnie własnych sił, własnej męczarni próbuje ocalić swoich przyjaciół w wielkim bólu i poświęceniu, więc gratulacje, to brawa dla niej. To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, one były tobą, Himiko. Pierwsza no. I ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. Dobra, te naczynia trzeba pozmywać, ale jak wrócisz ogólnie do domu... Dobra, mamy to. Wiadomo, o co chodzi. No i co ja zrobiłem? Mogę tu stąd wyjść? O, mogę, spoko. Halo, halo. Ja już tutaj byłem. Byłam. A pójdę sobie tamtędy może. Nawet sam nie wiem, czy dobrze idę. O, biedaczyna się męczy. Dobra, przynajmniej tam sobie punkty pozbierałem. O, jest zapis gry, to chyba nawet dobrze. O, tutaj może jakieś punkciki? Coraz więcej było punkcików, oczywiście. Wcale się nie pogniewam. Punkt bez powrotu. Co my tutaj mamy ciekawego? Widziałam podobne artefakty z wykopalisk Banshee. Dobrze. Mi się wydaje, że sprzęt mogę sobie trochę ulepszyć. Do łuku nie mam wszystkiego. Z tego co widać. To mam, tego nie mam. Ukończono, super. Czego ja jeszcze nie mam? Nie mam na pewno. Tego też nie mam. Jeszcze nie mam tego. A nie, to jest ukończone. Tego nie mam. Brakuje mi trochę. No, w sumie praktycznie prawie wszystko mam, jeśli chodzi o nasz łuk. Dobra, chyba muszę przejść tędy. Ojejkuś. Jak tutaj jest zimno! No ale przynajmniej jest ładnie.
co, skoczyły w ogień? No nie, nie ma szans. Dobra, wiemy gdzie mamy iść, tam mamy gdzie, tam gdzie oczywiście mamy coś wolnego. O, tam mam wycelować. No to się pospinamy trochę. Dobra, jeszcze tylko trochę, mam nadzieję, że nie będzie żadnego utrudnienia. No. Wszystko ładnie, pięknie. Teraz co, muszę tutaj sobie poskakać? No widocznie tak. Iść chyba tędy. Mamy to, to musimy tutaj tędy na górę iść. Nie wiem, czy na górę mam iść, czy... Tak, tędy. Ojejkuś. Dobra, jesteśmy na samej górze praktycznie. Tutaj już wiem, o co chodzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Kurde. Chodzi o tą bramę, żeby ją rozwalić. No tutaj już akurat w tym momencie sobie drzwi nie zamknę. Chyba, że muszę pod pewnym kątem to zrobić. Dobra. Spróbujemy w ten sposób. O! Perfekcyjnie. Dobra, teraz tędy. Pewnie się tutaj będzie wszystko zawalać. Ale no nie ma wyboru. Gdzie? Bo tam na pewno nie. Na pewno nie tam. O! Ten dzwon pewnie. A leci fart. O kurde. Laro, uważaj. Oni idą w twoją stronę. Zrobiliśmy co się dało, żeby ich spowolnić. Dzięki, Reyes. Dostańcie się do kutra. A jeśli nie wrócę... Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Dziękuję ci bardzo. Co teraz mam skoczyć? Czy chyba... Już nie wiem. Dobra, skoczę. Dobra, wszystko jest w porządku. Jesteśmy coraz dalej. Ja się dziwię, że... Wow! Że jej nie jest zimno. W sumie jak półtora pobiega, dużo się porusza, to nawet za bardzo tego nie poczuję. Chyba tam na górę muszę. Albo nie. Chyba, że trochę niżej muszę iść. Albo w bok trochę. Powiem szczerze, że nie do końca wiem. A może tam w bok. Po prostu. No nie wiem. No pokazuje mi, że tam mam iść. Nie, to chyba muszę się... Tego chyba chwycić jakoś. Coś mi nie wyszło. Ale za którym się razem na pewno wyjdzie. Mm-hmm.
Chyba, że po prostu tędy muszę skoczyć? Nie. Nie, jaka głupota. Leciałem do góry, ale skoczyła mi w lewo. Jeszcze raz. Bam, bam, bam. Może muszę spokojnie tutaj na górę pójść. Nie, nie tak, nie tak. Niedobrze. Ale na pewno muszę tam skoczyć. Zobaczymy, co jest może niżej. Nie, kurde, niżej nic nie ma. No muszę iść tam na górę. Jest! Udało się. Świetnie. Czyli była sytuacja, że dobrze myślałem. O wy świnie. Ale fart! O ja cię kręcę. To było naprawdę szczęście, że w jakiś sposób udało mi się to przeżyć. Na razie mamy mało strzelania, ale to nie szkodzi. Lubię czasem takie sceny jakby zręcznościowe. O Boże. Gdzie tędy? Gdzie teraz? A, tędy muszę iść pewnie. Tędy? Tak, tędy. Ja cię kręcę, co za sceny na... Aż muszę zagrać ogólnie w tą nową część Tomb Raidera. Ogólnie epicko tutaj jest. Muszę chyba tam skoczyć. No. Świetnie, jesteśmy na miejscu. O, wielka krowo chyba. No, teraz mamy trochę strzelania, a było naprawdę epicko wtedy. Nie zginę, prawda? A jednak zginąłem, zginęłam.
Damy radę. Tam jest gdzieś snajper? Czy mi się wydaje? O ja! Chowa się. Co ja mam zrobić? Muszę bardziej uważać, innym słowem. Dobra, tego sobie zostawię na później. Dobra, pokorzystam trochę z karabinku. Ale się nadrze. No cholerę się na drze. No daj tą głowę. No i dał. Dobra, teraz mi chyba ten starczą mi został. Chyba że pana starczą załatwiłem wcześniej. Już nie wiem, co mam wziąć. Ej, może ja trochę pozbieram sobie. Tutaj dużo ciekawych rzeczy jest. No chyba jakoś wytrzyma. No świetnie, dali mi ułatwienie. Dobra, wiadomo, że teraz tędy na górę. Ale ta wichura jest coraz gorsza. O mamucie. O, następna beczka, pewnie jakiś gubek tam zaraz wejdzie. To sobie to wykorzystam. No, ja zaraz nie będę miał amunicji. O, fuck. Nie wiem, po co mi teraz te punkty. No daj tą głowę! Skubany! Nie szkodzi, jakoś to przeżyję. Ale ty pewnie tego nie przeżyjesz. Ło! O, fuck. Kurde, muszę się trochę cofnąć.
Kurde, muszę uciec! Uda mi się? Na ludzie, chyba. O, jeden z głowy. No, w końcu. Jak ja tych pierdół nie lubię z tarczami, ale jakoś dałem sobie radę. Dobra, teraz gdzie ja mam iść? O fuck, co to się dzieje? Dobrze, że mam tego... tą gilotynę, czy jaki tam. Mam i filmik. Do kogo oni strzelają? O mamo. On zmartwychwstał. Chyba wiem, o co chodzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie? Mi się wydaje, że... Chyba, że jak jest z tyłu, to muszę mu pierdzielnąć. Muszę go podejść od tyłu. Zaraz zobaczymy. O tak. A myślałem. Chyba, że muszę go z łuku napierdzielać. O! Oj, kurde, za... niepotrzebnie ten F tak naciskałem, jak głupi. Mam nadzieję, że jeszcze mam dość dużo, o. No w miarę. Dobra, trochę... No nie, chyba jakieś jaja. Wtopiła się w śnieg. O mamo. Zaraz ginę. No i zginęłam. Kurde, ale tutaj się strasznie wszystko dzieje. O dobrze, że w tym momencie jestem. Ale mi przypierdzielił. No kurde, akurat teraz. Chciałem ich olać i tylko się nim zająć, ale no niestety wyszło jak wyszło.
A ja nie mam tych amunicji. No, jakoś wyszło. No! No chyba najlepiej było z łuku. Ale świetnie, jest też amunicja. A, on chyba hełm stracił. No, rozwaliłem mu hełm. Ale twoich kolegów coś nie widzę. No. A mam naciskać. Adres E. Udało mi się. Jest, w końcu rozrypałem mu czachę. Oh my god. Pozbierajmy to co nasze. Wytrzymaj jeszcze trochę. To jest, jak to się nazywa, światełko w tunelu, nie? No nie udało się. Jeszcze raz. Mi się wydaje, że to jest naprawdę końcówka. Bo co tutaj się dzieje? Dobra, udało mi się jakoś. I co teraz? Jest! Poleciał w pizdu. To były emocje. Jak zombiaka.
Nastała jasność. To Lara! Mahsam! Udało się. Wszystko będzie z nią dobrze. Co tam się wydarzyło? To już koniec. Zobaczysz na gameplayu. Dobra, wynośmy się z tobą. Byłam taka ślepa, taka naiwna. Przez wiele lat odrzucałam ojca, wątpiąc w niego tak jak inni. Tymczasem on miał rację w tak wielu sprawach. Chciałabym mu to teraz powiedzieć. Jest tyle tajemnic, które traktowałam jak zwykłe opowieści, lecz granica między mitem a prawdą okazała się mglista i niewyraźna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. Potrzebujesz czegoś? Nie wiem, co właściwie przydarzyło ci się na tej wyspie, a sądząc po twoich ranach i wyrazie oczu, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, płyniemy do domu. Ja nie wracam do domu. Podobało jej się. Koniec. Wystąpili Lara Croft, Crystal Dynamic, Core Team, Tanuki. I tak dalej, i tak dalej. No i jak widzicie, mam w głowie następną grę. Jeszcze zostało mi The Darkness 2 i Call of Duty Advanced Warfare. No. A, i The Evil Within, przepraszam. No. Można na to przewinąć? Może niech sobie polecą napisy do końca, tutaj macie ogólnie ciekawe w miarę obrazki. No. No świetnie, tutaj jest koniec gry, a mnie się chce lać. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Podejrzewam, że jakieś parę minut. Ale damy radę. Audio Team. Zazwyczaj w końcowych grach te napisy się ciągną i dociągnąć się nie mogą. Ale powiedzcie mi ogólnie, co myślicie o tej części. Ogólnie, czy wam też się tak bardzo podoba ten klimat, bo mi naprawdę bardzo fajny i na pewno będę kupował część 10 drugą.
To było Rise of the Tomb Raider, czy jakoś tak. No. To podejrzewam, że też się dużo by nie działo. Ale nawet nie wiem, czy to mi pójdzie na najwyższych. Jak to. Bo ten nowy Tomb Raider jest pod DirectX 12, chociaż moja karta ma wbudowany ten akurat taki ten, że odczytuje DirectX 12, ale czy to mi na fulla pójdzie, to nie wiem, chyba prędzej na GTX 980 Ti jakimś, czyli ten Tomb Raider może mi pójść na bardzo wysokich ogólnie ustawieniach. No. Dobra, to zobaczę. To niech sobie leci, ja też zobaczę, co mi się w telefonie dzieje. Przeczytam sobie wiadomość, chyba mogę, co nie? No co by jeszcze powiedzieć? No, jeśli chodzi o ciąg dalszej serii, to myślę, że nowy Tomb Raider na pewno też będzie. Na pewno też będzie na moim kanale jak najbardziej. Tylko tam za jakiś czas. Będziecie musieli trochę poczekać, ale podejrzewam, że tą serię wam się dość miło oglądało. Tak samo jak mi się na przykład przyjemnie w to grało. No. Świetna część, naprawdę. Zdumienia, czy jak się mówi. Pierwszy raz pamiętam, jak ja to widziałem na targach chyba E3. Takie gały miałem, jak to widziałem. Taka grafa ogólnie, jak to wszystko wyglądało, jak ona taka brudna jest w ogóle. No, po prostu jej współczułem, co się tam działo. Tyle, żeby przeżyć. Po tych bagnach łaziła. Szczególnie jak z tej jaskini spadała. W sumie widzieliście na początku. No na pewno, żeście widzieli na początku. No. A te napisy się jeszcze ciągną i ciągną. A nieraz właśnie w takich grach jest tak, że jak poczekasz do końca napisy, to później coś się pojawia. No. A wam coś powiem, jedną rzecz, tutaj leci muzyka w tle i YouTube może się dorwać chyba o prawa autorskie, ale
nie ma się co czy to martwić. Ogólnie. No. O to chyba nic ciekawego nic nie będzie, można to pominąć. Można. No i pominąłem. Gratulacje, udało ci się dotrzeć do końca opowieści i ukończyć grę. W 66% możesz powrócić na wyspę, wybierając kontynuum, by ukończyć pozostałe działania. Nie chce mi się. Za długo by to trwało. No dobra. Dzięki za oglądanie, bawiłem się świetnie, jak mówiłem wcześniej. I na pewno będzie ciąg dalszy w następnej części Tomb Raidera, ale nie powiem wam kiedy dokładnie. Ale będzie. No, trzymajcie się, cześć, pa. Jak się spodobał ten filmik, to podaj łapkę w górę, daj łapkę w górę z komentu, zasubskrybuj, jeśli chcesz być na bieżąco. Tutaj was odnoszę do playlisty, jak nie widzieliście wcześniejszej części Tomb Raidera, przygód Lary Croft. Ogólnie co się tam u niej działo i jakie miała ogólnie nieprzyjemności w swoim otoczeniu i w ogóle na tej wyspie. No, na tyle. Z mojej strony to będzie na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.